survive. Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Nikola Milanowicz pod przegranej z Patrykiem Masiakiem na Fen 45. Nikola, no trzeba przyznać, że zaskakujący twój występ chyba spięło cię przed walką, bo nie pokazałeś praktycznie nic. No wiesz co, ja przegrałem samym sobą. Oczywiście Patryk mnie, tak powiem, znokotował, ale tak naprawdę wchodząc do klatki przegrałem samym sobą. Głowa mi gdzieś indziej poszła, nie wiem, wchodząc. W ogóle nie czułem w ogóle jakiś, że jestem w walce, w klatce. Mówię, przegrałem samym sobą, właśnie rozmawiałem z Patrykiem. Patryk sam powiedział, że da mi rewanż, bo to, co się tam stało, to jest tragedia. Ja patrząc jako, powiem, kilkukrotny medalista mistrzostw Polski judo, to normalnie amatorka. To była amatorka, no, przegrałem, przykro. W poniedziałek z powrotem na salę idę, nic się nie stało. Na szczęście to trochę ta główka boli, no, waży jego cios, tak? Ale mówię, no przegrałem samym sobą. To... Ale co się tak razie stało? Gdzie, który moment taki był, że gdzieś tam coś przeskoczyło w głowie? Wchodząc do klatki po prostu odcięło mnie. Po prostu jakbym, nie wiem, po prostu taki moment, bo po co ja tu jestem, co ja tu robię, no nie? I dopiero jak mnie Patryk ten pierwszy raz tam gdzieś trafił, to dopiero się odnowałem, ale już było za późno. Już troszeczkę zamroczyło mnie ten. Jego pierwszy cios mnie zamroczył. Drugi cios to już tam dobił i już mówię, nie powinien w ogóle kopać. Nie powinien w ogóle stać tak przy nim, przy walce. Powinien właśnie wchodzić w niego, łapać za nogi. To mu bój... A mówię, a w ogóle robiłem jakieś kopanie, w ogóle... No, nie byłem sobą w ogóle. No co, no przegrałem. Trzeba to wziąć na klatę. Wiadomo, że teraz dużo ludzi będzie mnie hejtować i tak dalej. Nie przejmuję się, idę do przodu. Jak będzie jakaś oferta walki, będzie, nie będzie, nie będzie. Wracam z powrotem do pracy, do rodziny, do dzieci. Wiele osób podkreśla, że ty lepiej się zaprezentowałeś z Mariuszem Pudzianowskim, kiedy wszedłeś z marszu do klatki, niż teraz, kiedy no, tego czasu na przygotowanie było więcej. Paradoks tej sytuacji. No paradoks, też uważam, że paradoks. Chyba będę musiał tak stać pod każdą galą i tak powiem. I ta jajecznica i tak dalej. No stres mnie dopadł. Jednak widać, jaki ten MMA jest ciężki sport. Widać, no jest ciężkim sportem i po prostu stres mnie dopadł. Mówię, no... Wchodząc nic, ja po prostu jeszcze raz powtórzę, nic nie słyszałem, nic nie widziałem, po prostu zamurowało mnie po prostu. Może tak samo powiem, jak Pudzian ostatnio też z Mamedem, tak samo chyba ja teraz. Ja jeszcze gorzej, bo w którym mnie Patryk trafił i gdzieś tam wylądowałem na te deski. No. A czy po tym pierwszym lewym, bo wydaje mi się, że już pierwszy doszedł i to było widać, nie było takiej myśli, kurczę, no obudziłem się, trzeba przyklinczować, trzeba zrobić coś, żeby go powstrzymać. Nie, mi się wydaje, już jak już przegrywałem, to już gdzieś tam się obudziłem, ale chyba obudziłem się chyba na dole już, tak? Właśnie to jest to, że mówię, no w ogóle nic nie zrobiłem, nic nie pokazałem, nic zrobiłem, o to bardziej jestem zły, nie jestem zły, że przegrałem, tylko że nic nie pokazałem, nie pokazałem, a nie, czy może charakteru, to mówię, odcięło mnie zupełnie, no mówię, w poniedziałek jakiś psycholog sportowy idę, bo muszę to odblokować, to jedyne, co mnie teraz zablokowało, no niestety głowa z Mariuszem, wyszedłem luźno, do przodu i tak dalej, a tutaj stanąłem i czekałem, jak mnie on uderzył. A jaki miałeś plan na Patryka? Obalić go. Ja w ogóle nie miałem to co robię, w ogóle nie miałem robić. No w ogóle właśnie muszę zaraz iść kupić bombonierkę, czy nie bombonierkę. Ten robi kole zero. Dla bandla kupić kole zero. Bo no, ciężko mi, że zrodem tyle ludzi przyszło tutaj dla mnie. Dużo różnych celebrytów, rodzina cała. I z Serbii przyjechali chłopaki. Naprawdę, z pół Europy przyjechali. I kurczę, i niestety ta walka się skończyła na moją niekorzyść. Kiedy chciałbyś wrócić do rywalizacji? Szczerze, to pytanie, znaczy to odpowiedź zostawiam później, bo jeszcze na razie o tym nie myślę. Na razie będę myślał, żeby schudnąć jeszcze z 20-15 kilo i wtedy zacząć mówić. No i mój psycholog sportowy musi być, bo mówię, głowa mi się usiadła. No. Nie chcę znowu wyjść do klatki, żebym przegrał samym sobą. Tak się zastanawiam. Dziękuję bardzo i czekamy na twój powrót. Ja dziękuję wam, miłego wieczoru życzę i przepraszam wszystkich, że zawiodłem. Jak to mówię, wrócę silniejszy. No i dziękuję, że w takim gronie przyjechali tutaj różni ludzie i tak samo chciałem podziękować trenerowi Bandlowi, przeprosić i Kasprowi Bąskiemu, który wyszedł i zaśpiewał utwór dla mnie. Do tego dopytam, Marcin Bandel już jakiś pierwszy pewnie przekazał słowa. Wyraz jego twarzy pokazał wszystko, także jak to nasz mój trener. Znaczy no, jemu jest na pewno przykro, bo to wiadomo, że Marcin oczekiwał ode mnie lepszej walki. Ale będziemy to analizować na pewno na treningach, czemu to tak się stało.
Szkoda mi, że jego zawiodłem, bo wierzył we mnie, wierzy nadal we mnie i to jest taki trener, że jak przegram, wiem, że mnie nie opuści, będzie ze mną do końca. Nawet następny raz, jak przegram, to będzie ze mną, bo jesteśmy przyjaciółmi, kolegami i to jest mój trener, tak? Prawdziwy trener się poznaje po obiedzie i zobaczymy teraz prawdziwy kibicu, kto będzie teraz pisał, czy jestem fajny i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Made it through the fire, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Safety Bell. Jesteśmy bezpieczni.